Boją się dentysty, a szczególnie boją się nieznajomego dentysty. Dlatego zanim rozpocząłem służbę w RAF-ie, upewniłem się, że mam wyleczone zęby. Wszyscy mówili mi, że uzębienie lotników sprawdza się bardzo dokładnie, a nie chciałem, żeby ktoś obcy grzebał mi w szczęce. Nie można mieć żadnych dziur, mówiono mi. Inaczej zęby zaczną boleć akurat wtedy, gdy będziesz przy stworzach. Tak więc, kiedy mnie powołano, poszedłem do starego doktora Grovera w Derałby, który starannie załatwiał mi wszystkie ubytki. Był dobrym fachowcem, zawsze delikatnym i uważnym i nie budził we mnie takiego przerażenia jak inni dentyści. Wchodząc do jego gabinetu, miałam co prawda sucho w ustach i miękkie nogi, ale jeśli przez cały czas siedziałam z zamkniętymi oczami, to bez trudu udawało mi się wytrwać do końca wizyty. Mój strach przed dentystami datuje się od czasu moich pierwszych doświadczeń z lat 20. Kiedy byłem dzieckiem, prowadzono mnie w Glasgow do straszliwego Hektora Magdaroha, który przez kilka lat zajmował się moim uzębieniem. Przyjaciele z czasów młodości mówią mi, że w nich również zaszczepił taką obawę, więc zapewne odczuwało ją całe pokolenie ówczesnych mieszkańców Glasgow. Oczywiście, że można o to winić jedynie Hektora. W tamtych czasach wyposażenie gabinetów było dość prymitywne i wizyta u jakiegokolwiek stomatologa była katorgą. Jednak gromki śmiech Hektora i jego ogromna, przytłaczająca postać jeszcze pogarszały sprawę. W gruncie rzeczy był bardzo miłym człowiekiem, wesołym i dobrodusznym, ale charakter jego profesji nie pozwalał nam tego dostrzec. Wiertarka elektryczna jeszcze nie została wynaleziona, a jeśli nawet, to wówczas nie znano jej w Szkocji, więc Hektor borował dziury w zębach przerażającą machiną pedałową. Była wyposażona w wielkie koło ze skórzanym pasem transmisyjnym, który obracał wiertło, a leżąc w fotelu widziały się tylko dwie rzeczy: śmigające tuż obok koło i potężne kolano wściekle pedałującego Hektora. Pochodził z północy, więc w ludowe święta nosił spódniczkę oraz obszytą futrem torbę i ciskał grubymi piniami. Jakby to były zapałki. Był tak wielki i silny, że zawsze czułem się jak w pułapce, gdy siedząc w fotelu widziałem, jak pochyla się nade mną, a obok rozlegał się świst koła i stukanie pedału. Wprawdzie nigdy nie postawił mi nogi na piersi, ale i tak nie mogłem się ruszyć. Nie przejmował się, kiedy trafił wiertłem w nerw, nie zważając na moje zduszone okrzyki, robił swoje. Miałem wrażenie, iż Hektor uważa lęk przed bólem za tchórzostwo, albo podziela zdanie tych, według których cierpienie uszlachetnia. W każdym razie od tego czasu byłem zdecydowanym zwolennikiem niewysokich dentystów o łagodnym głosie, takich jak pan Grover. Lubię mieć świadomość, że w ewentualnym starciu mam jakąś szansę zwycięstwa lub ucieczki. Ponadto pan Grover rozumiał, że człowiek się boi, a to bardzo pomagało. Pamiętam, jak chichotał, kiedy opowiadał o postawnych farmerach, którzy uciekali z fotela, zanim wyjął z szafki kleszcze. Nadal nie lubię chodzić do dentysty, ale muszę przyznać, że współcześni stomatolodzy są wspaniali. Mojego prawie nie widzę. Postać w białym fartuchu pojawia się tylko na chwilę, a potem cały czas stoi za moimi plecami. Ktoś wkłada mi do ust różne przedmioty i wyjmuje je, jednak nawet kiedy odważam się otworzyć oczy, nikogo nie widzę. Natomiast Hektor Magdaro zdawał się czerpać przyjemność z demonstrowania tych okropnych przyrządów. Pamiętam, jak napełniał wielką strzykawkę tuż przed moim nosem i kilkakrotnie tryskał z niej pod sufit nowokainą, zanim zrobił mi zastrzyk. Co gorsza, przed rwaniem gmerał w blaszanym pudełku na narzędzia, wyjmował cały arsenał obrzydliwych kleszczy i oglądał je cicho pogwizdując, aż znalazł odpowiednie. Miałem to wszystko w pamięci, kiedy siedziałem w długiej kolejce lotników czekających na przegląd uzębienia i cieszyłem się, że poszedłem do doktora Grovera. Na końcu długiego gabinetu dentysta stał obok fotela i kolejno kontrolował zęby młodych ludzi w niebieskich mundurach, po czym podawał dane siedzącemu za biurkiem sanitariuszowi. Nieźle się bawiłem, obserwując miny tych chłopców, kiedy słuchali jego orzeczeń. 3 wypełnienia, 2 ekstrakcje, 8 wypełnień. Na ogół byli oszołomieni, a nawet osłupiali lub niemal bliscy łez. Od czasu do czasu ten czy ów próbował dyskutować z człowiekiem w bieli, ale daremnie. Nikt ich nie słuchał. Chwilami miałem ochotę wybuchnąć śmiechem. Rozumiecie, czułem pewne wyrzuty sumienia z tego powodu, ale w końcu powinni mieć pretensje wyłącznie do siebie. Gdyby byli tak przewidujący jak ja, nie mieliby powodów do niepokoju. Kiedy wywołano moje nazwisko, raźnie ruszyłem naprzód, nucąc wesoło pod nosem i nonszalancko opadłem na fotel. Dentysta nie obciągał się. Szybko obejrzał moje zęby i wypalił. 5 wypełnień i 1 ekstrakcja. Poderwałem się i spojrzałem na niego ze zdumieniem. Przecież, zacząłem jąkać. Byłem u kontroli u mojego. Następny, proszę, mruknął dentysta. Przecież doktor Grover powiedział. Następny, ruszać się, warknął sanitariusz, więc poczłapałem do niego, patrząc z obrzydzeniem na postać w bieli. Jednak dentysta właśnie recytował listę moich trzonowców i siekaczy, więc nie zwrócił na to uwagi. Jeszcze nie otrząsnąłem się z szoku, gdy zapadła decyzja co do moich dalszych losów.
Zgłosić się jutro rano w Regent Lodge na ekstrakcję, powiedziała dziewczyna w wafu. Jutro rano, Boże, nie tracą czasu. I co do licha ma to znaczyć? Przecież mam zupełnie zdrowe zęby. Tylko ten jeden z lekkim odpryskiem szkliwa. Pan Grover oglądał go i powiedział, że nie sprawi mi żadnych kłopotów. Jeden z tych zębów, w których trzymałem fajkę, nie, to nie może być ten. Jednak natychmiast przyszła mi do głowy niepokojąca myśl, że moje zdanie nie ma żadnego znaczenia. Kiedy w gabinecie zignorowano moje słabe protesty, uświadomiłem sobie nagle, że już nie jestem cywilem. Następnego ranka, zanim przebrzmiał szczęk pojemników na śmieci, uświadomiłem sobie ponurą rzeczywistość. Dzisiaj wyrwą mi ząb i to niebawem. Następne godziny przeżyłem w rosnącym niepokoju. Poranny apel, marsz po ciemku na śniadanie. Smażone jajka na grzance smakowały mi jeszcze mniej niż zwykle. Zaledwie nadszedł szary świt, stanąłem przed złowrogą fasadą Regent Lodge. Kiedy wchodziłem po schodach, zacząłem się pocić dłonie. Nie lubię borowania, ale rwanie to coś nieskończenie gorszego. Wzdragałem się na myśl o tym, że ktoś siłą usunie kawałek mojego ciała, nawet jeśli to nie będzie bolało. Bo oczywiście mówiłem sobie, idąc przez dudniący echem korytarz, w dzisiejszych czasach to nie boli, tylko lekkie ukłucie, a potem nic. Pocieszałem się tą kojącą myślą, gdy dotarłem do poczekalni i zatrzymałem się przed rzędem ponumerowanych drzwi. Wokół siedziało około 30 lotników, których twarze zdradzały rozmaite uczucia, od rozpaczy po determinację. W powietrzu unosił się mdlący zapach środków antyseptycznych. Wybrałem wolne krzesło i usiadłem. Byłem w wojsku dostatecznie długo, aby wiedzieć, że na wszystko trzeba długo czekać i nie widziałem powodu, żeby u dentysty miało być inaczej. Mężczyzna siedzący po lewej lekko skinął mi głową. Był gruby, a tłuste włosy opadały mu na pryszczate czoło. Zaprzątnięte dłubaniem zapałką w zębach obrzucił mnie przeciągłym, taksującym spojrzeniem, zanim odezwał się z londyńskim akcentem. Do którego gabinetu, koleś? Pokój numer 4, odparłem zerknąwszy na kartę. O raju, koleś, aleś wdepnął. Wyjął zapałkę z ust i uśmiechnął się drapieżnie. Wdepnąłem? Dlaczego? Co, nie słyszałeś? Tam przyjmuje rzeźnik. Rzeźnik? Wykrztusiłem. Owszem, tak mówią na tego wojskowego stomatologa. Posłał mi pełen wyższości uśmiech. Mówię ci, ten facet to prawdziwy sadysta. Rzeźnik? Sadysta? Przełknąłem ślinę. Daj spokój, na pewno nie jest tak. Nie wierz w to, koleś. Są dobrzy i źli, a ten to prawdziwy sadysta. Nie powinien być dentystą. A skąd o tym wiesz? Niedbale machnął ręką. Och, byłam tu kilka razy i słyszałam przeraźliwe wrzaski dochodzące z tego gabinetu. Rozmawiałem potem z kilkoma chłopakami. Wszyscy mówili na niego rzeźnik. Otarłem dłoń o szorstki materiał niebieskich spodni. Wiadomo, jak to jest z takimi opowieściami. Na pewno są przesadzone. No, sam się przekonasz, koleś, rzeki wrócił do dłubania w zębach. Jednak pamiętaj, że cię ostrzegałem. Zaczął opowiadać o różnych rzeczach, ale słuchałem go tylko jednym uchem. Zdaje się, że nazywał się Simkin i nie był lotnikiem kadetem tak jak my, lecz zawodowym żołnierzem i członkiem personelu naziemnego. Pracował w kuchni. Pogardliwie wyrażał się o nas w surowych rekrutach i twierdził, że potrzebujemy szlifu, zanim będziemy godni przestawać z prawdziwymi żołnierzami Royal Air Force. Jednak zauważyłem, że pomimo kilkuletniej służby nadal miał stopień AC-2, tak jak ja. Tak minęła prawie godzina i serce biło mi coraz mocniej. Za każdym razem, gdy otwierały się drzwi pokoju numer 4. Musiałem przyznać, że wszyscy młodzi ludzie wychodzący z tego gabinetu byli lekko wstrząśnięci, a jeden niemal się zataczał, przyciskając obie dłonie do ust. – Ożeż ty, spójrz na tego biedaczynę! – zaciągał Simkin ze źle skrywaną satysfakcją. – No niech mnie, ale mu się dostało biedakowi. Cieszę się, że nie jestem na twoim miejscu. – A do którego gabinetu ty idziesz? – zapytałem, czując narastające napięcie. – Pokój numer 2, koleś – pogmyrał w zębach zapałką. – Byłem już tam. To wspaniały gość, jeden z najlepszych. Nie zrobi nikomu krzywdy. – No cóż, miałeś szczęście. – Żadne szczęście, koleś – urwał i wycelował we mnie zapałką. – Znam układy, to wszystko. Są różne sposoby. – Lekko zmrużył oko. Nasza rozmowa została gwałtownie przerwana, gdy otwarły się straszliwe drzwi i stanęła w niej dziewczyna z wafu. – AC-2 Heriot – zawołała. Wstałem na drżących nogach i zrobiłem głęboki wdech. Odchodząc, dostrzegłem na twarzy Simkina grymas głębokiego zadowolenia. Naprawdę się doskonale bawił. Wszedłem do gabinetu i pojąłem, że jestem zgubiony. Rzeźnik był drugim Hektorem Magdarochem. Miał 1,80 m wzrostu i bary zapaśnika rozpychające biały fartuch. Dostałem gęsiej skórki, gdy powitał mnie gromkim śmiechem i wskazał fotel. Usiadłem i postanowiłem podjąć ostatnią próbę. – Czy to ten ząb? – spytałem, stukając w jedyny podejrzany kieł. – Istotnie – zagrzmiał rzeźnik – to ten.
No cóż, powiedziałam z uśmiechem, mogę to wyjaśnić, zaszła pomyłka. Tak, tak, mamrotał napełniając na moich oczach strzykawkę, kilkakrotnie radośnie tryskając roztworem w powietrze. To tylko oprysk szklipa i doktor Groveł mówił... Dziewczyna z bafu niespodziewanie opuściła fotel, znalazła się w pozycji półleżącej, a nade mną pochylał się olbrzymi stomatolog. Widzi pan, wysapałem, potrzebny mi ten ząb. Trzymam nim. Gruby paluch dotknął mojego dziąsła i poczułem wbijającą się igłę. Poddałem się losowi. Wstrzyknąwszy środek miejscowo znieczulający, olbrzym odłożył strzykawkę. Zaczekamy minutę lub dwie. Oznajmił i opuścił pokój. Gdy tylko zamknęły się za nim drzwi, asystentka podeszła do mnie na palcach. Ten facet to konował, szepnęła. Konował? Dlaczego? Wytrzeszczyłem oczy. Czubek, zupełny wariat, nie ma pojęcia o rwaniu. Przecież on jest dentystą, prawda? Tak sądzi, skrzywiła się, jednak nie ma o tym zielonego pojęcia. Nie zdążyłem przetrawić tej radosnej wiadomości, ponieważ otworzyły się drzwi i olbrzym powrócił. Złapał parę wielkich kleszczy, a ja zamknąłem oczy, gdy zaczął napinać mięśnie. Muszę przyznać, że nic nie czułem. Wiedziałam, że szarpie i wykręca, ale na szczęście anestetyk działał. Już byłem pewien, że zaraz będzie po wszystkim, gdy usłyszałem głośny trzask. Otworzyłem oczy. Rzeźnik z rozczarowaniem spoglądał na krwiący w kleszczach mój złamany ząb. Korzeń pozostał w dziąśle. Stojąca za dentystą dziewczyna przyjadła znacznym kiwnięciem głowy. Jakby chciała powiedzieć, a nie mówiłam? Była zgrabna i niebrzydka, ale obawiam się, że ci młodzi ludzie, których tu spotykała, mieli mocno stłumiony libido. Och, mruknął rzeźnik i zaczął grzebać w metalowym pudełku. Znów znalazłem się w czasach Magdarocha, który wymywał jedne kleszcze po drugich, kilkakrotnie zamykając je i otwierając, zanim wybrał odpowiednie. Jednak wysiłki rzeźnika były daremne. I stałem się mimowolnym świadkiem, jakiego dobry humor stopniowo zmienia się w przygnębienie, a w końcu prawie w pańkę. Facet był w kropce, nie miał pojęcia, jak usunąć ten korzeń. Dłubał przy nim chyba z pół godziny, zanim wpadł mu do głowy nowy pomysł. Zgarnąwszy wszystkie kleszcze na bok, prawie wybiegł z gabinetu i niebawem powrócił z tacą, na której spoczywało długie dłuto i metalowy młotek. Na dany znak dziewczyna z WAF-u opuściła fotel, tak, że znalazłem się w pozycji horyzontalnej. Najwidoczniej przyzwyczajona do takiej sytuacji, wprawnie chwyciła mnie za głowę i czekała. To nie może dziać się naprawdę, pomyślałem, kiedy facet włożył mi dłuto do ust i zamierzył się młotkiem. Jednak pozbyłem się wszelkiej wątpliwości, gdy metal uderzył w resztki zęba, co sprawiło, że moja głowa odskoczyła na pierś mojej asystentki. Bynajmniej nie był to koniec zabiegu. Straciłem poczucie czasu. Rzeźnik walił młotkiem, a dziewczyna mocno przytrzymywała moją podskakującą głowę. Zawsze zastanawiałem się, co czują młode konie, kiedy wybijam im wilcze zęby. Teraz wiedziałem i to była dominująca myśl, która kołatała mi w czaszce. Kiedy rzeźnik wreszcie skończył, otworzyłem oczy. Chociaż byłem przygotowany na wszystko, z lekkim zdziwieniem zobaczyłem, że nawleka igłę długą, jedwabną nitką. Szczołem zlanym potem i błyskiem rozpaczy w oczach znów pochylił się nade mną. Tylko kilka szwów, wymabrotał ochrypłym głosem, a ja ponownie zamknąłem oczy. Kiedy opuściłem fotel, czułem się naprawdę bardzo dziwnie. W głowie mi szumiało od otrzymywanych uderzeń, a łaskoczące język końce nici potęgowały listem niezwykłych doznań. Jestem pewien, że wychodząc z gabinetu słaniałem się na nogach i instynktownie zakrywałem usta dłonią. Pierwszą osobą, którą zobaczyłem, był Simkin. Siedział tam, gdzie przedtem, ale wyglądał jakoś inaczej i gorączkowo pomachał do mnie ręką. Podszedłem, on chwycił mnie za kurtkę munduru. Wiesz co, koleś? Jęknął z trudem, przełykając ślinę. Zmienili mi przydział i mam iść do pokoju numer 4. Cholera, wyglądasz naprawdę okropnie. Jak było? Spojrzałem na niego. Może ten ranek nie był jeszcze całkiem stracony. Opadłem na krzesło obok niego i jęknąłem. O Boże, miałeś rację. Jeszcze nie widziałem takiego faceta. Prawie mnie zabił. Nie na darmo nazywałem go rzeźnikiem. Czemu? Co ci zrobił? Nic takiego, tylko wybił mi ząb za pomocą dłuta i młotka. To wszystko. Nie, chyba żartujesz. Simkin rozpaczliwie usiłował się uśmiechnąć. Słowo honoru. A zresztą właśnie wynoszą tacę. Sam popatrz. Spojrzał na asystentkę, która wynosiła te straszliwe przyrządy i zblatek ściana. O rany. I co jeszcze zrobił? No cóż, zrobił coś, czego jeszcze nigdy nie widziałem. Odparłem ostrożnie, obmacując sobie szczękę. Wywalił mi taką wielką dziurę w dziąśle, że musiał mi potem zszywać. Nie, to niemożliwe, nie wierzę. Simkin gwałtownie potrząsnął głową. Dobra, powiedziałem. A co powiesz na to? Pochyliłem się, włożyłem palec pod wargę i podciągnąłem ją, żeby dobrze sobie obejrzał długą ranę i zwisające z niej zakrwawione końce nici.
Boże, jęknął. O Boże! Odsunął się ode mnie szeroko, otwierając oczy i drżące usta. Na nieszczęście w tym momencie dziewczyna z WAF-u stanęła w progu i głośno zawołała: AC2 Simkin! Biedaczysko podskoczył jak rażony prądem. Potem powoli ze zwieszoną głową przeszedł przez poczekalnię. W drzwiach odwrócił się jeszcze, rzucając mi ostatnie rozpaczliwe spojrzenie, a potem straciłem go z oczu. To przykre doświadczenie pogłębiło moje obawy co do oczekujących mnie 5 wypełnień. Jednak nie miałem się czego obawiać. Zabiegi okazały się trywialne i zostały szybko i bezboleśnie wykonane przez wojskowego dentystę, w niczym nie przypominającego rzeźnika. A jednak wiele lat po zakończeniu wojny człowiek z pokoju numer 4 wyciągnął długą rękę z przeszłości i dotknął mego ramienia. Pewnego dnia poczułem, że coś ostrego sterczy mi z dziąsła, więc poszedłem do pana Grovera, który zrobił rentgen i pokazał mi śliczne zdjęcie tego okropnego korzenia, wciąż tam tkwiącego. Pomimo młotka i dłuta, korzeń został wyrwany i tak skończyła się ta saga. Wspomnienie rzeźnika długo żyło w mojej pamięci, ponieważ nieustannie przypominał mi o nim niebezpieczne chybotanie się fajki na skraju tej niepotrzebnej dziury w uzębieniu. Jednak pociesza mnie myśl o partyjskiej strzale, którą zdołałem wysłać na odchodnym. Przystanąłem wówczas w progu i wymamrotałem do pleców rzeźnika, szykującego się na przyjęcie następnego pacjenta. Nawiasem mówiąc, usunąłem sporo zębów w taki sam sposób jak pan. Naprawdę? Jest pan dentystą? Odwrócił się, wystrzeżył oczy. Nie, rzuciłem przez ramię wychodząc. Weterynarzem. Wolę kobiety od mężczyzn. Rozumiecie, nie mam nic naprzeciwko mężczyznom. W końcu sam jestem jednym z nich. Ale w Rafie było ich zbyt wielu. Dosłownie tysiące rozpychających się, krzyczących, przeklinających. Nie można było od nich uciec. Niektórzy stali się moimi przyjaciółmi i pozostają do dziś. Ale ta nieprzebrana rzesza uzmysłowiła mi, jak bardzo zmieniły mnie miesiące małżeńskiego życia. Kobiety są istotami delikatniejszymi, łagodniejszymi, czyściejszymi i w ogóle milszymi. A ja, mimo że sam jestem mężczyzną, doszedłem do zdumiewającego wniosku, że najlepiej czuję się w towarzystwie dziewcząt. Wrażenie, że los rzucił mnie w prymitywniejszy świat, pogłębiało się z każdym dniem, a szczególnie nasiliło się tego ranka, kiedy miałem dyżur i z sadystyczną przyjemnością łomotałem pokrywkami od kubów, krzycząc: pobudka, pobudka. Do tego wniosku nie skłaniały mnie przekleństwa i obce scenicznie uwagi, lecz zwierzęce odgłosy dobiegające z ciemnych pomieszczeń. Przypominały mi one jednego z moich pacjentów, Cedryka. Natychmiast znalazłem się z powrotem w deruby. Właśnie zadzwonił telefon. Głos w słuchawce był dziwnie niepewny. Panie Heriot, byłabym wdzięczna, gdyby pan przyjechał i obejrzał mojego psa, mówiła kobieta najwidoczniej należąca do wyższych sfer. Oczywiście, w czym problem? No, on zdaje się cierpieć na tak jakby burczenie. Słucham? Zapadła długa cisza. Ma, zbyt głośno burczy. A dokładnie? Cóż, zapewne można by to określić jako wiatry. Głos rozmówczyni wyraźnie zaczął drżeć. Pomyślałem, że chyba dostrzegłem światełko w mroku. Chcę pani powiedzieć, że ma kłopoty z żołądkiem. Nie, nie z żołądkiem. Wydaje, bardzo często ma wiatry z... W jej głosie słyszałem już nuty desperacji. Ach tak, nagle wszystko stało się jasne. Rozumiem, jednak to nie wygląda na poważny przypadek. Czy jest chory? Nie, poza tym jest najzupełniej zdrowy. No cóż, czy uważa pani, że powinienem go zbadać? Och tak, oczywiście, panie Heriot. Chciałabym, żeby przyjechał pan jak najszybciej. To stało się naprawdę, naprawdę kłopotliwe. W porządku, odparłem. Wpadnę dziś rano. Czy może mi pani podać nazwisko i adres? Proszę pytać o panią Ramnej. Mieszkam w DeLawrence. DeLawrence, bardzo ładny dom na skraju miasta, stał z dala od ulicy w rozległym ogrodzie. Pani Ramnej otworzyła mnie osobiście i na jej widok poczułem głębokie zdziwienie. Nie tylko dlatego, że była uderzająco piękna, sprawiała niesamowite wrażenie. Miała mniej więcej 40 lat i wygląd bohaterski wiktoriańskiej powieści. Była wysoka, smukła i eteryczna. Natychmiast pojąłem jej wahanie podczas porannej rozmowy, świadczące o delikatności i wykwintnym smaku. Cedryk jest w kuchni, powiedziała. Zaprowadzę pana. Widok Cedryka był dla mnie kolejną niespodzianką. Ogromny bokser rzucił się na mnie w szale radości, drapiąc po piersiach największymi i najbardziej pazurzastymi łapami, jakie widziałem od dłuższego czasu. Usiłowałam go odepchnąć, jednak nie pozwolił na to, w ekstazie ziejąc mi w twarz i energicznie merdając ogonem. Cedryk, siadł, powiedziała ostro dama, a kiedy pies nie zareagował, rzuciła mi nerwowe spojrzenie. On jest taki przyjacielski. Tak, wysapałem, widzę.
W końcu zdołałem odepchnąć zwierzę i wycofać ją w bezpieczny kąt. Jak często zdarzają się te nadmierne wiatry? Jakby w odpowiedzi na moje pytanie, pies otoczył się niemal namacalną chmurą siarczanej woni, która spowiła i mnie. Widoczne podniecenie wywołane widokiem mojej osoby ujawniło dolegliwości Cedryka. Nie mogłem pójść za głosem instynktu podpowiadającego mi ucieczkę w bezpieczne miejsce, więc przez chwilę zatykałem palcami nos, zanim odzyskałem mowę. O to pani chodzi, pani rannej, powachlowała się koronkową chusteczką, a na jej blade policzki wypłynął słaby rumieniec. Tak, odparła niemal bezgłośnie. Tak, o to. Ach tak, rzekłem raźnie. Nie ma się czym przejmować. Przejdźmy do innego pokoju i porozmawiajmy o jego diecie oraz o innych sprawach. Okazało się, że Cedryk dostaje mnóstwo mięsa, więc zaleciłem dietę ograniczającą proteiny i wzbogaconą węglowodany. Przepisałem kaolin, zawiesinie do podawania rano i wieczorem, po czym w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wróciłem do domu. Był to jeden z wielu takich trywialnych przypadków, więc szybko o nim zapomniałem. Jednak pani Ramna zadzwoniła ponownie. Obawiam się, że stan Cedryka nie poprawia się, panie Heriot. Och, przykro mi to słyszeć. Wciąż tak, rozmyślałem przez dłuższą chwilę. Proszę pani, nie sądzę, aby w tej chwili moja wizyta na coś się przydała. Ale myślę, że za tydzień lub dwa należy całkowicie odstawić mięso. Proszę dawać mu tylko biszkopty i razowy chleb przypieczony w piekarniku. Zastosujemy taką jarską dietę, a ponadto dam pani proszek, który trzeba dosypywać do jedzenia. Proszę odebrać go przy okazji. Proszek był dość silnie działającym preparatem, więc miałem pewność, że okaże się skuteczny, ale po tygodniu znów odebrałem telefon od pani rannej. Nie ma absolutnie żadnej poprawy, panie Heriot, powiedziała drżącym głosem. Chciałabym, żeby pan przyjechał i zbadał go jeszcze raz. Moim zdaniem ponowne badanie tego idealnie zdrowego zwierzęcia nie miało sensu, ale obiecałem, że wstąpię. Miałem ciężki dzień i było już po 6, gdy dotarłem do The Lawrence. Na podjeździe stało kilka samochodów i kiedy wszedłem do środka, zobaczyłem, że pani Ramnej zaprosiła gości na drinka. Byli to ludzie tacy jak ona, wykwintni i należący do wyższych sfer. Prawdę mówiąc, w swoim roboczym ubraniu czułem się w tym eleganckim towarzystwie jak łazęga. Pani Ramnej miała właśnie zaprowadzić mnie do kuchni, kiedy otworzyły się na oścież drzwi i rozradowany Cedryk wpadł między gości. Kilka sekund później dżentelmen o wyglądzie estety rozpaczliwie odpierał atak psa, który wielkimi łapami szarpał mu kamizelkę. Facet uwolnił się, tracąc kilka guzików, a bokser zainteresował się jedną z dam. Odciągnąłem psa w ostatniej chwili, zanim zdążył zerwać z niej sukienkę. W salonie rozpętało się istne pandemonium. Żałosne błagania gospodyni zagłuszały okrzyki przestrachu wydawane, gdy wielkie psisko witało kolejnych gości. Lecz niebawem uświadomiłem sobie zupełnie nowy aspekt sytuacji. Atmosfera w salonie gwałtownie zgęstniała w wyniku nagłego nasycenia wonią wiadomej proweniencji. Nie było cienia wątpliwości, że niefortunna przypadłość Cedryka znów dała znać o sobie. Robiłem, co mogłem, żeby wyprowadzić zwierzę z pokoju, ale nie nauczono go słuchać poleceń i uganiałem się za nim na próżno. Czas mijał, a ja po raz pierwszy zdałem sobie sprawę z powagi problemu, przed którym stanęła pani Ramnej. Większość psów puszcza wiatry sporadycznie, ale z Cedrykiem był inaczej. Robił to przez cały czas. A chociaż bezgłośnie puszczanie przezeń gazy były chyba bardziej smrodliwe, niewątpliwie te słyszalne budził w owym towarzystwie większą konsternację. Cedryk dodatkowo pogarszał sytuację, ponieważ przy każdym takim donośnym odgłosie odwracał łeb i badawczo spoglądał na swój zad, po czym pędził przez pokój, jakby dobrze wiedział ten cuchnący obok i zamierzał zapędzić go w kąt. Wydawało się, że minął rok, zanim go stamtąd wyprowadziłem. Pani Ramnej szeroko otworzyła drzwi, kiedy wreszcie zdołałem skierować go w stronę wyjścia, ale wielki pies jeszcze nie zakończył występu. Po drodze zdążył podnieść nogę i puścić silny strumień na nogawkę nienagannie uprasowanych spodni jednego z gości. Po tym wieczorze z pełnym zaangażowaniem zająłem się problemem pani Ramnej. Czułem, że rozpaczliwie potrzebuje mojej pomocy, więc często zachodziłem do niej z wizytą i próbowałem niezliczonych leków. Skonsultowałem się w tej sprawie z moim kolegą Siegfriedem, który zaproponował podawanie biszkoptów z węglem. Cedryk z widocznym zadowoleniem pochłaniał ogromną ich liczbę, ale i to, tak jak wszystko inne, w najmniejszym stopniu nie wpłynęło na jego stan. A ponadto przez cały czas zastanawiałem się nad enigmatycznym zjawiskiem, jakim była pani Ramnej. Mieszkała w Derby od kilku lat, ale mieszkańcy miasteczka niewiele o niej wiedzieli. Zastanawiano się, czy jest wdową, czy też pozostaje w separacji z mężem. Jednak mnie nie interesowały takie sprawy. Największą zagadką było dla mnie to, w jaki sposób w jej domu znalazł się taki pies jak Cedryk.
Trudno sobie wyobrazić zwierzę, które by mniej do niej pasowało. Poza tą pożałowania godną przypadłością, pod każdym względem był przeciwieństwem swej pani. Wielkogłowy, hałaśliwy ekscentryk stanowił jaskrawy kontrast z jej wykwintnym otoczeniem. Nigdy nie wyjaśniła mi, skąd go wzięła, ale podczas jednej z wizyt dowiedziałam się, że Cedryk ma przynajmniej jednego wielbiciela. Był mi Con Fenton, emerytowany robotnik rolny, który dorabiał sobie jako ogrodnik i około 3 dni w tygodniu spędzał w Delorens. Kiedy wychodziłem, bokser biegał wokół mnie po podjeździe, a stary spoglądał na niego z nieskrywanym podziwem. O rany, rzekł, to niezły pies, no nie? Tak, Con, rzeczywiście to miłe psisko. Naprawdę tak uważałem. Nie można było nie polubić Cedryka, kiedy się go bliżej znało. Był niezmiernie przyjazny, bardzo wesoły i emanował nie tylko przykrymi zapachami, ale także zadowoleniem z życia. Kiedy obrywał ludziom guziki czy obsikiwał spodnie, czynił to z czystej przyjaźni. Patrz pan na te łapy, wzdychał Con, podziwiając muskularne nogi Cedryka. Niech to licho, mógłbym przeskoczyć przez tę bramę, jakby jej wcale nie było. Oto pies, co się zowie. Gdy tak mówił, przyszło mi coś do głowy, że Cedryk podoba się Conowi dlatego, że on sam przypomina boksera. Niewielki mózg, silna sylwetka, o potężnych mięśniach i wiecznie uśmiechnięta twarz. Byli do siebie podobni. Ta, zawsze lubił, jak pani puszcza go do ogrodu, ciągnął Con. Mówił charakterystycznym nosowym głosem. To świetny kumpel. Obrzuciłem go bacznym spojrzeniem. No tak, zawsze widywał Cedryka na dworze, więc na pewno nie zauważył jego przypadłości. Wracając do przychodni, ubolewałem na tym, że moje leczenie nie przynosi najmniejszego rezultatu. Chociaż wydawało się, że nie powinienem martwić się tak drobną przypadłością, niewątpliwie zaczęła działać mi na nerwy. Prawdę mówiąc, zaraziłem tym niepokojem Siegfrieda. Kiedy wysiadłem z samochodu, właśnie zszedł po schodach z Cattle House. Byłeś de Lorenz, Jamesie? Powiedz mi, dociekał z powagą, kładąc mi dłoń na ramieniu. Jak się dziś ma twój popierdujący bokser? Obawiam się, że tak samo, odparłem, a mój kolega ze współczuciem pokiwał głową. Obaj zostaliśmy pokonani. Może pomogłyby tabletki chlorofilowe, gdyby były wtedy dostępne. Stosowanie znanych wówczas środków okazało się daremne. Wydawało się, że nic nie zmieni stanu rzeczy. Sytuacja nie była taka zła, nie byłaby taka zła, gdyby właścicielem psa był ktoś inny, a nie pani Ramnej. Przekonałem się, że trudno mi z nią nawet o tym rozmawiać. Młodszy brat Siegfrieda Tristan również nic nie poradził. Podczas wakacyjnej praktyki bardzo grymaśnie wybierał sobie przypadki, którymi miał ochotę się zająć. Ale objawy Cedryka ogromnie go zainteresowały i nalegał, abym zabrał go kiedyś jadąc z wizytą do Delorens. Zrobiłem to tylko raz. Na jego widok wielkie psisko skoczyło na spotkanie, wydając szczególnie głośny, powitalny dźwięk. Tristan natychmiast teatralnym gestem uniósł dłoń i zadeklarował: przemówcie, słodkie usta, które nigdy nie kłamią. Była to jego jedyna wizyta i bez niego miałem dość kłopotów. Nieoczekiwanie spadł na mnie jeszcze cięższy cios. Kilka dni później znowu odebrałem telefon od pani Ramnej. Pani Heriot, moja znajoma ma śliczną suczkę boksera. Chcę ją przywieźć i sparzyć z Cedrykiem. He? Chcę, żeby mój pies pokrył jej sukę. Cedryk? Ścisnąłem palcami krawędź biurka. To nie może być prawda. I pani się zgadza? Tak, oczywiście. Przez długą chwilę usiłowałam otrząsnąć się z szoku. Trudno mi było pojąć, że ktoś mógłby chcieć zreprodukować Cedryka. I za nim mówiłem, kiedy oczami duszy ujrzałem przerażającą wizję 8 małych cedryczątek, dających upust wrodzonym skłonnościom. Jednak oczywiście taka przypadłość nie jest dziedziczna. Wziąłem się w garść i otrząknąłem. No dobrze, panie ranny, a więc proszę to zrobić. Zapadła chwila ciszy. Pani Heriot, ale chciałabym, żeby pan nadzorował to spotkanie. Och, naprawdę, sądzę, że to nie jest konieczne. Zacisnąłem pięści, wbijając paznokcie w dłonie. Myślę, że poradzi sobie beze mnie. Ale byłabym o wiele spokojniejsza, gdyby pan przy tym był. Proszę przyjechać, powiedziała błagalnie. Zdusiłem przeciągi jęk i zaczerpnąłem tchu. Dobrze, powiedziałem. Przyjadę wcześniej rano. Przez cały wieczór miałem złe przeczucia. Tę elegancką kobietę czekał kolejne niezwykle kłopotliwe widowisko. Dlaczego ja muszę uczestniczyć w czymś takim? Ponadto obawiałem się najgorszego. Nawet najgłupszy pies, spotykając sukę ścieczką, wie co robić, ale zastanawiałem się, czy taki okaz jak Cedryk. Następnego ranka potwierdziły się wszystkie moje obawy. Suka o imieniu Trudy była zgrabnym małym stworzeniem i wykazywała zdecydowaną chęć współpracy. Natomiast Cedryk, chociaż wyraźnie zadowolony ze spotkania, nie zdradzał najmniejszej ochoty, by robić swoje. Obąchawszy Trudy,
Przez chwilę tańczył wokół niej z wesołą miną wywieszonym jęzorem. Potem wytarzał się na trawniku i pognał ku suce. Zatrzymał się tuż przed nią, na rozstawionych łapach i z opuszczonym łbem, gotowy do zabawy. Westchnąłem. Było tak, jak przewidywałem. Ten tępak nie wiedział, co robić. Pantomima trwała przez jakiś czas, aż emocjonalne napięcie wywołało nieuniknione objawy jego przypadłości. Od czasu do czasu przystawał i obwąchiwał swój ogon, jakby jeszcze nigdy nie słyszał takich dźwięków. Swoje pląsy urozmaicał sporadycznymi galopami wokół trawnika, aż wreszcie, zrobiwszy z 10 takich okrążeń, doszedł chyba do wniosku, że powinien zrobić coś z tą suką. Wstrzymałem oddech, gdy do niej podszedł. Ale na nieszczęście rozpoczął swe zabiegi z niewłaściwego końca. Trudy zniosła to z niezmąconą cierpliwością, ale kiedy zawzięcie zaczął dobierać się do jej lewego ucha, uznała, że to za wiele. Z przeraźliwym skowytem ugryzła go w tylną nogę i Cedryk odskoczył jak oparzony. Ilekroć potem spróbował do niej podejść bliżej, witała go obnażonymi zębami. Najwyraźniej była rozczarowana panem młodym i nie można było jej mieć tego za złe. Sądzę, że już ma dość pani Ramnej, powiedziałem. Ja na pewno miałem dość, tak samo jak nieszczęsna dama, sądząc po lekko przyspieszonym oddechu, zaczerwienionych policzkach i machaniu chusteczką. Tak, tak, chyba ma pan rację, odparła. Tak więc Trudy zabrano do domu i taki był kres kariery Cedryka jako reproduktora. Ten ostatni epizod pomógł mi podjąć decyzję. Postanowiłem porozmawiać z panią Ramnej i kilka dni później spotkaliśmy się w Delorance. Może uzna pani, że to nie moja sprawa, powiedziałem. Jednak prawdę mówiąc, nie sądzę, żeby Cedryk był odpowiednim psem dla pani. W rzeczy samej jest tak nieodpowiedni, że rujnuje pani życie. Pani Ramnej szeroko otworzyła oczy. No cóż, sprawia trochę kłopotów, ale co pan sugeruje? Uważam, iż powinna pani sprawić sobie innego psa. Może pudla lub teriera, w każdym razie mniejszego, nad którym zdoła pani zapanować. Pani Harriet, przecież nie mogłabym uśpić Cedryka. W jej oczach zabłysły łzy. Naprawdę lubię go mimo to wszystko. Nie, oczywiście, że nie, powiedziałam. Ja też go lubię, jest taki przyjacielski. Jednak chyba mam dobry pomysł. Czemu nie miałaby pani oddać go Conowi Fentonowi? Conowi? Tak, on ogromnie podziwia Cedryka, a psu byłoby u niego dobrze. Con ma trochę ziemi za swoim domem i trzyma kilka zwierząt. Cedryk mógłby sobie tam biegać do woli, a Con przyprowadzałby go tutaj 3 razy w tygodniu, kiedy pracuje w ogrodzie. Mogłaby pani nadal go widywać. Pani Ramnej przez chwilę spoglądała na mnie w milczeniu. A ja ujrzałem, jak na jej twarzy pojawia się ulga pomieszana z nadzieją. Wie pan co, panie Herriot? Myślę, że to dobry pomysł. Jednak czy jest pan pewien, że Con zechciałby go wziąć? Mogę się założyć. Taki stary kawaler jak on z pewnością czuje się osamotniony. Niepokoi mnie tylko jedno. Zwykle spotykali się na dworze i zastanawiał się, co będzie, kiedy znajdą się w pomieszczeniu i Cedryk zacznie, no, mieć swoje kłopoty. Och, myślę, że wszystko będzie dobrze, szybko przerwała pani Ramnej. Kiedy wyjeżdżam na wakacje, Con zawsze zabiera go do siebie na tydzień czy dwa. Nigdy nie wspominał o żadnym niezwykłym wydarzeniu tego rodzaju. No cóż, to świetnie. Na pani miejscu zaraz porozmawiałbym ze staruszkiem, powiedziałam szykując się do wyjścia. Pani Ramnej zadzwoniła kilka dni później. Con ochoczo skorzystał z okazji i Cedryk doskonale się u niego zadomowił. Pani Ramnej poszła za moją radą i sprawiła sobie pudla. Zobaczyłem tego szczeniaka dopiero, kiedy miał 6 miesięcy. Jego właścicielka wezwała mnie, żebym wyleczył go z łagodnej ekzemy. Siedząc w wykwintnie urządzonym salonie i patrząc na panią Ramnej, chłodną, opanowaną i spokojną, trzymającą na kolanach małego pieska, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że wszystko wreszcie znalazło się na swoim miejscu. Gruby dywan, aksamitne zasłony, kruche stoliki z ich ładunkiem kosztownej porcelany i oprawionych w ramki miniatur. To nie było odpowiednie miejsce dla Cedryka. Domek Cona Fentona znajdował się pół mili dalej, więc w drodze powrotnej pod wpływem nagłego impulsu zatrzymałem samochód przed jego drzwiami. Staruszek usłyszał pukanie i na mój widok na szerokiej twarzy wykwitł uśmiech zadowolenia. Wejdź, młodzieńcze, zawołał tym swoim dziwnym, zduszonym głosem. Miło cię widzieć. Zaledwie wszedłem do niewielkiego pokoju stołowego, gdy ogromne zwierzę rzuciło się na mnie. Cedryk wcale się nie zmienił. Musiałem wywalczyć sobie drogę do koślawego fotela przy kominku. Con usiadł naprzeciw mnie, a kiedy bokser podskoczył, żeby polizać go po twarzy, po przyjacielsku dał mu pięścią w łeb. Siad ty, wielki, głupi tępaku, mruknął czule do psa. Uszczęśliwiony Cedryk wyciągnął się na wystrzępionym dywanie u jego stóp i z uwielbieniem spoglądał na swego pana.
No cóż, panie Heriot, zaczął Kon, wyjmując jakiś podejrzanie wyglądający tyton i nabijając nim fajkę. Jestem panu wdzięczny za to, że załatwił mi pan tego wspaniałego psa. O rany, on jest bombowy i nie sprzedałbym go za żadne pieniądze. Nikt nie mógłby sobie życzyć lepszego przyjaciela. To wspaniale, Kon, odparłem i widzę, że temu olbrzymowi też jest tu dobrze. Stary zapalił fajkę i kłęby smrodliwego dymu uniosły się pod belkińskiego poczerniałego sufitu. No tak, rzadko bywa w domu. Taki silny pies jak on musi rozładować gdzieś swoją energię. Jednak Cedryk właśnie postanowił rozładować coś innego, ponieważ otoczył się znajomym mi już oparem, którego woń całkowicie stłumia zapach fajczanego dymu. Kon nie zwracał na to uwagi, ale ja ledwie wytrzymałem w tym niewielkim pomieszczeniu. No cóż, wysapałem. Wpadłem tylko na chwilę, żeby sprawdzić, jak się wam układa. Muszę już jechać. Zerwałem się i chwiejnie pomknąłem do drzwi ścigany falą smrodu. Gdy mijałem stół, na którym stały resztki posiłku staruszka, dostrzegłem coś, co wyglądało na jedyną ozdobę w tym domu. Popękany wazon z tkwiącym w nim wspaniałym bukietem goździków. Dostrzegłem i wypchnąłem w nie nos. Kon spojrzał na mnie z aprobatą. Tak, to śliczne kwiatki, no nie? Pani z Lorenz pozwala mi brać do domu, co chcę, a goździki to moje ulubione kwiaty. Owszem, udały się panu, odparłem, nie wyjmując nosa z kwiecia. Szkoda tylko, rzekł z żalem staruszek, że nie mogę w pełni cieszyć się nimi. Dlaczego, Kon? No cóż, słyszy pan, jak dziwnie gadam? Odparł kilkakrotnie, pyknąwszy fajeczką. Nie, nie zupełnie. Och, na pewno pan słyszy. Zostało mi to z dzieciństwa. Wycięli mi migdałki i chyba coś poszło nie tak. O, przykro mi to słyszeć. No, to nic poważnego, ale została mi potem pewna wada. Chce pan powiedzieć, że... Powoli zacząłem pojmować, jak to się stało, że ten mężczyzna i pies pasują do siebie. Dlaczego ich przyjaźń jest tak doskonała? Nabierałem przekonania, że z pewnością mają przed sobą wspaniałą przyszłość. Wyglądało to na zrządzenie opatrzności. Właśnie, ciągnął ze smutkiem staruszek, zupełnie nie mam węchu.